Po czym poznać, że mamy do czynienia z inteligentnym człowiekiem? Czy powinniśmy w tym celu przeanalizować jego dokonania, posłuchać, jaki prowadzi styl życia i jaki ma sposób wypowiedzi? Czy może bez przeprowadzenia profesjonalnego testu inteligencji ani róż? Oczywiście inteligencja to bardzo złożona konstrukcja i ciężko o jedną ostateczną definicję. To, czego jesteśmy jednak pewni, to, że różnimy się jej poziomem. Jak pisał profesor Strelaw, nie ulega wątpliwości, że zdolności umysłowe zwane inteligencją stanowią jedną z najcenniejszych, a może najcenniejszą wartość człowieka. Już obserwacja codzienna przekonuje nas o tym, że pod względem możliwości intelektualnych nie jesteśmy sobie równi. Występowanie tych różnic powoduje m.in. że niechętnie poddajemy nasze możliwości intelektualne ocenie. O różnych teoriach inteligencji i metodach ich mierzenia robiłem już kilka materiałów, więc jeśli chcecie zagłębić się w ten temat, to serdecznie je polecam. Dzisiaj chciałbym się za to przyjrzeć, jakie oznaki wedle badań współwystępują z wysokim poziomem IQ, a więc absolutnie nie doskonałą, ale jedną z najpopularniejszych miar teoretycznych inteligencji. To po czym poznać inteligentnego człowieka? Zobaczmy. 10 cech ludzi inteligentnych. 1. Rytmiczność. Co ciekawe, wedle badań nie chodzi nawet o to, że trzeba być jakoś strasznie muzykalnym, ale jeżeli tylko osoba Potrafi wyczuwać równe odstępy pomiędzy wystukiwanymi dźwiękami, to już bardzo często koreluje właśnie z wysokim IQ. Badacze na skanach mózgów zauważyli też, że u osób z dobrym poczuciem rytmu więcej istoty białej można zauważyć w obszarach mózgu odpowiedzialnych za planowanie i zarządzanie czasem. Może być więc trochę tak, że za zdolność orientowania się w czasie, tak w skali makro, jak i mikro, bo dotyczącej sekund, odpowiada ta sama zdolność umysłu. Istnieje też oczywiście sporo badań, które udowadniają, że nauka gry na instrumentach, w której tak ważne jest przecież też poczucie rytmu, generalnie rozwija intelekt. No i teraz pojawia się pytanie, czy osoby, które są bardziej inteligentne, mają większą łatwość z nauką gry na instrumentach, czy dzięki nauce gry na instrumentach stajemy się inteligentniejsi? Najprawdopodobniej, jak to w psychologii bywa, oba te efekty wpływają wzajemnie na siebie. 2. Sny na jawie. Często uważa się, że oznaką inteligencji jest tak zwana bogata wyobraźnia. Zapewne coś w tym jest, że umysł produktywny to umysł sprawny, ale też ponownie należałoby zdefiniować, czym jest dla nas Bogactwo wyobraźni. W końcu, na przykład, podczas burzy mózgów w pracy można mieć tysiąc bezużytecznych pomysłów, albo tylko jeden, ale absolutnie przełomowy. W ciekawym eksperymencie kazano jednak badanym patrzeć się w jeden punkt przez około 5 minut, podczas gdy obserwowano aktywność ich mózgów. I jak się okazało, osoby, których mózgi w tym czasie produkowały szczególnie dużo obrazów, coś na kształt snów na jawie, wykazywały się też w wyższym IQ. Cecha trzecia. Czarny humor. Poczucie humoru jest cechą od dawna przypisywaną ludziom o sporym potencjale intelektualnym, ale znów to, co kogo bawi, jest sprawą bardzo subiektywną. Jak wynika jednak z badań, osoby o wysokim IQ mają preferować szczególnie dość mroczne żarty. Dlaczego tak się dzieje, do końca nie wiadomo. Przyjmuje się jednak często, że Zrozumienie czarnego humoru już samo w sobie wymaga większego wysiłku intelektualnego. Puenta jest tutaj bowiem często nieoczywista, abstrakcyjna lub wręcz absurdalna. Czarne poczucie humoru polega więc niejako na umiejętności śmiania się z tego, co tak dosłownie śmieszne nie jest, wręcz odwrotnie. Jeszcze jedno ciekawe wytłumaczenie naukowców wiąże się zaś z kolejnym interesującym wskaźnikiem intelektu. 4. Mniejsza agresja. U ludzi o wysokim IQ w wielu badaniach zauważono zdecydowanie mniej oznak agresji zewnętrznej, tak fizycznej, jak i werbalnej i naukowcy wiążą to chociażby z dobrym rozumieniem Prawideł społecznych, jak i generalną samokontrolą. Niektóre badania stwierdziły nawet, że osoby inteligentne rzadziej odczuwają złość i wrogość. Możliwe więc, że brak agresji jest nie tyle efektem opanowania, co po prostu innego przetwarzania poznawczego. Bardzo ciekawym wątkiem są też badania nad poczuciem humoru i poziomem agresji, z których wynika, że osoby bardziej agresywne generalnie nie przepadają za. Czarnym humorem. Nie wiadomo do końca dlaczego, ale najpopularniejsze hipotezy zakładają, że jeżeli niejako nie ma w nas mrocznych, krwawych impulsów, to tego typu żarty na ten temat są dla nas po prostu zabawą. Byłby to więc kolejny argument potwierdzający, że niski poziom agresji i preferowanie czarnego humoru korelują z wysokim poziomem IQ. Cecha piąta martwienie się. Czy osoby inteligentne przejmują się więcej? Zawsze wydawało mi się to dość logiczne, zakładając, że jeżeli więcej się widzi, więcej się rozumie z otaczającego nas świata, no to po prostu nie ma możliwości, żeby się tym wszystkim nie stresować, się tym wszystkim, co się dzieje, nie przejmować. Ważnym rozróżnieniem wynikającym z badań jest jednak to, że ludzie inteligentni, pomimo częstego martwienia się, mają przy tym nie wykazywać ani wysokiego poziomu lęku uogólnionego, ani też smutku. Takie bardzo produktywne przejmowanie się konkretnym problemem ma być ważną cechą ewolucyjną u jednostek, które miały być skuteczne dzięki swojej spostrzegawczości na problemy, ale też konstruktywnemu podejściu. W badaniach zauważono też, że ludzie inteligentni mają skłonność do rozpamiętywania przykrych sytuacji i w związku z tym martwienia się nimi. I ta mniej praktyczna cecha umysłu ma się z kolei wiązać ze wspomnianą przeze mnie produktywnością umysłu, który po prostu nie przestaje wytwarzać przeróżnych również tych przykrych obrazów. Cecha szósta. Samotność. A znacie ten stereotyp? Ludzie inteligentni to często samotnicy? Czy badania potwierdzają tą tezę? Z jednej strony, zwraca się uwagę, że dobrze czujemy się w towarzystwie osób o podobnym poziomie inteligencji do naszego. Zakładając więc, że jesteśmy w małym procencie najinteligentniejszych, to po prostu trudniej znaleźć nam odpowiadające nam towarzystwo. Z drugiej strony, zwraca się czasem uwagę, że to ogół ludzi nie bardzo przepada za tymi jednostkami, które mogą być niejako inteligentniejsze, bo często prezentują na przykład dość specyficzne poglądy czy pomysły. Uważam, że. Fajnie podsumowała to w swojej książce, Jak łatwiej żyć, autorka Monique de Kermadec. Negatywne strony owej skłonności do odmiennego od ogółu sposobu myślenia, do podważania powszechnie uznanych opinii i konformizmu, są takie, że, zwłaszcza w środowiskach, dla których konsensus jest wartością nadrzędną, wyobcowuje ona swego posiadacza. Prawdopodobnie więc ludzie inteligentni nie tyle preferują samotność, co przez wyjątkowość swoich umysłów są na nią po trochu skazani. 7. Przychylność dla nowości. Otwartość na nowe idee. Badania zdają się też potwierdzać popularny pogląd, że ludzie inteligentni generalnie są bardzo otwarci na nowe pomysły, na nowe idee i szybko się do nich adaptują. Dlaczego tak się dzieje? Główne hipotezy, generalne zdolności adaptacyjne umysłu, łatwość poznania, uczenia się, dostosowywania do zmian wyprowadzają wprost z wysokiego poziomu inteligencji. O wysokim IQ ma świadczyć też refleksyjność i ciekawość poznawcza, w które wręcz wpisane jest ciągłe obcowanie z tym, co nowe. Tutaj też pojawia się kolejne nawiązanie do niskiego poziomu agresji, która zazwyczaj jest oporem, obawą przed tym, co nowe, co nieznane. 8. Tolerancja bałaganu. Inteligentny umysł preferuje twórczy nieporządek. Prawda czy mit? W interesującym badaniu kazano pracownikom biurowym wymyślać kreatywne rozwiązania zadanych problemów, z tym, że część musiała to zadanie wykonywać w perfekcyjnie uporządkowanym gabinecie, a część w kompletnie zabałaganionym która grupa okazała się bardziej kreatywna. Tak jak się domyślacie, ci pracujący w bałaganie. Naukowcy przestrzegają jednak, że nie oznacza to wcale, że ludzie inteligentni preferują zabałaganione otoczenie. Zauważono zaś, że osoby z wyższym IQ po prostu więcej potrafią zaczerpnąć z takiego chaotycznego otoczenia, potrafią dzięki niemu właśnie spojrzeć w taki out of the box zwany sposób i im to rzeczywiście pomaga bardziej niż osobom o tym niższym ilorazie inteligencji. Cecha 9. lenistwo. Czy najinteligentniejsi ludzie to tak naprawdę lenie? W wieloletnich badaniach francuskiego systemu edukacji zauważono interesującą prawidłowość, mianowicie że dzieci o wyższym IQ na starcie szkoły na jej koniec okazywały się mniej pracowite. Od swoich teoretycznie mniej inteligentnych rówieśników. Czy więc inteligentniejsze dzieci są leniwsze? Czegoś takiego nie można stwierdzić, ale zauważa się, że inteligencja, chociażby w systemie oświaty, może rozleniwiać, kiedy pewne rzeczy, szczególnie na początku, przychodzą takim dzieciom łatwiej, widzą, że nie muszą się tak starać, jak ich rówieśnicy, którzy cały czas musieli niejako za nimi nadrabiać. I później ta wypracowana. Pracowitość, systematyczność po prostu u tych drugich zostaje. Jeszcze inną kwestią jest, co tak naprawdę uważamy za lenistwo, bo jak zauważono w badaniach, osoby bardziej inteligentne potrafią i lubią spędzać czas na leżeniu i teoretycznie nic nie robieniu, ale to jest nic nie robienie tylko dla kogoś, kto spojrzy z boku, bo osoba inteligentna w tym czasie może na przykład intensywnie myśleć i po prostu ludziom o wyższym IQ tego typu aktywność. Może sprawiać dużo frajdy i zabierać całkiem dużo czasu. Tylko czy to jest lenistwo? Cecha dziesiąta. Bogate słownictwo. I dojechaliśmy wreszcie do bogatego słownictwa. Popularnie uważa się, że jeżeli ktoś ma rozbudowany słownik, to jest osobą inteligentną. I badania potwierdzają tę tezę. Czy jednak człowiek, który na przykład urodził się na bezludnej wyspie i przez brak społeczeństwa nie uczył się mówić, będzie od razu mniej inteligentny? Najprawdopodobniej tak. Sama nauka słownictwa jest bowiem kluczowym elementem rozwoju inteligencji. Rozwija nie tylko takie procesy jak pamięć i kojarzenie, ale też zaawansowane rozumienie i łączenie informacji z różnych dziedzin. Dlatego też oceniając czyjąś inteligencję na bazie bogactwa słownika, warto tutaj nie wpaść w pułapkę, ponieważ to, że ktoś po prostu używa bardzo wyszukanych słów, to może świadczyć o tym, że ma albo dobrą pamięć, albo nawet przygotował się pod Interakcje. Kluczowe jest, czy ktoś rozumie dobrze znaczenie i potrafi odpowiednio tych słów używać w dużo bardziej złożonych, połączonych tutaj konstruktach myślowo-językowych. I to dopiero wszystko łącznie świadczy tak naprawdę o tym rozwiniętym, wysokim intelekcie. To już tyle. Serdecznie zachęcam Was do dzielenia się swoimi przemyśleniami, do komentowania. Co myślicie o tych oznakach? Czy. Tak intuicyjnie na to zwracaliście uwagę. O czym jeszcze może ciekawym, jakieś badania nie, nie, nie zwróciłem na coś uwagi, to też chętnie jeszcze doczytam. Dowiem się, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robiliście, żeby wracać tutaj na kanał. I tyle. Do zobaczenia.